Witaj Tomasz serdecznie na kanale Jack TV z rana w czwartek. Czwartunio już mamy dzisiaj, także jutro już weekend, początek. Przy kawce. Słuchajcie, co oni tu gadają w tym radiu? Że już wiosna? Że już pąki? A może rzeczywiście trzeba zobaczyć, bo jeszcze się nie przyglądałem drzewom. Bo w sumie to kalendarzowo mamy za 27 dni. No jakoś tak. Także... no może być tak możliwe, że już pąki na drzewach mogą już być. Ja już kwiatuszki widziałem takie małe, wiosenne. Także przebiśniegów jeszcze nie widziałem. Także zobaczyć, trzeba by było się tutaj dzisiaj, jak się ładna pogoda zrobi, znaczy jak się jasno zrobi na dworzu i to wyjdę, obserwuję troszkę, może zauważę jakieś przebiśniegi, to bym mógł nagrać. No, na razie to nie wiem, ale mówią już w radiu, że już wiosna, już ją czuć. Znaczy, w sumie to powiem wam szczerze, że czuć wiosnę. Czuć wiosnę, czuć, że już jest taka fajna pogoda, już nawet jest na plusie, 5,5 stopnia, to nawet fajnie, nie? Już tak ten... Ja się cieszę, bo już powoli się jasno robi przed szóstą. Normalnie, tak jak mamy wiosnę już taką przed latem, to mamy tak, że widno się już robi od godziny czwartej. No, czwarta godzina to już jest tak jaśniutko. Także fajnie. Teraz też dzisiaj jest pochmurno, więc tego tak nie widać od razu na zazwyczaj idę do pracy, to i tak jak czekajcie, przedwczoraj była ładna pogoda, czyściutkie niebo, to już było widać, że słońce wstaje i już było widać lekko i jasno na niebie, także super. I tak człowiek się lepiej wtedy czuje, wiecie? Człowiek się lepiej czuje. Dzisiaj słuchajcie, czekajcie, bo chyba to nie na fajnie wygląda. Dzisiaj jest tak, że nie wiem, jakoś dziwnie czasami pada to światło i bardzo jasno. Bardzo jasne takie kurde na filmie jest, dziwnie jakoś tak. Kurwa, wiecie co, no chciałem coś powiedzieć i kurwa zapomniałem. Wyobrażacie sobie to? Zapomniałem. No nic, słuchajcie, dzisiaj tak już wiem. Słuchajcie, dzisiaj to jest tak. Dzisiaj po pracy po syna, obiad w domku zrobić, a potem z synem jadę do kościoła. Tak jest, do kościoła, bo dzisiaj czwartek. I widzimy się na streamie dzisiaj. Będziemy obserwować, co tam się dzieje, jakie były ten wczoraj jakoś nie wyszło z tym wszystkim, nie miałem czasu, więc dzisiaj odpalimy, nie wiem, 18 albo po 18, bo nie wiem, której wrócę z tego kościoła z synem i
zrobimy streama i zrobimy przegląd na YouTubie z rolnikami. No i to by było wszystko. Słuchajcie, tym akcentem kończę. 5 minut wystarczy moje oględzenia z rana. Także do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pozdrawiam serdecznie. Żartywi, żegna Was. Do następnego.